Już za moment finał chłopców do lat 10. Drużyna MG13, czyli Marcin Gortat 13 oraz Szkoła Podstawowa 18, czyli Mamy Talenty Olsztyn. Wychodzą na murawę PGE Narodowego Chłopcy w czerwonych strojach. To właśnie drużyna MG13 i w pomarańczowych Mamy Talenty Olsztyn. No, może być to troszeczkę swoistym zaskoczeniem. Marcin Gortat 13, człowiek, który o koszykówce wie mnóstwo rzeczy, nie, potrafi. To jest wszechstronny człowiek, jeśli chodzi o sport. Tak jest, dlatego tym bardziej warte jest to podkreślenia, że to nie tylko koszykówką człowiek żyje. Jak widać, piłka nożna też jest bliska sercu i umiejętnościom tego wspaniałego sportowca. Tak, to jeśli chodzi o Marcina, to nie tylko sport, ale także e-sport. Także wszechstronne, jeśli chodzi o też inwestycje, jeśli chodzi o patrzenie w przyszłość, jest nasz były zawodnik ligi NBA, była gwiazda polskiego sportu, właśnie Marcin Gortat. Prezentacja drużyny. Widzą Państwo ważnych działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej, którzy są razem z, tak jak z zawodniczkami, tak teraz z zawodnikami. Także odwracamy sytuację. Może nie ma tutaj reprezentantów Polski, no ale jest cały zarząd PZPN-u na czele, chociażby z prezesem Cezarem Kuleszą. Mamy skład drużyny Marcina Gortata, MG13. Jakub Wojczak, Seweryn Aluda, Jakub Piotrowski, Maksymilian Lindner, Kornel Rydzewski, Jakub Jakubowski, Kacper Żyłowski, Piotr Poremski, Alan Pomarkiewicz, Juliusz Słotwiński. Trenerem tej drużyny jest pan Adam Gołaszewski, któremu pomaga Stanisław Lasota. No, wspomniałeś tutaj o zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, że są obecni na tym turnieju. Tym bardziej świadczy to, że bardzo poważnie traktują tego typu rozgrywki. A to numer jeden przy sekretarzu generalnym PZPN-u Łukaszu Wachowskim jest bramkarz Szymon Mokijewski. Dalej w zespole z Olsztyna numer dwa Aleksander Skiba, 3 Tomasz Głowacki, 4 Adam Jaworski, 5 Borys Łesiów, 6 Oskar Lewkowicz, 7 Bartosz Przyłęcki, 8 Paweł Bisikiewicz, 9 Jakub Romańczuk i 10 Aleksander Maciuk. To Państwo mają ten skład w tej chwili jeszcze raz graficznie przedstawiony. No i oczywiście taki moment też, bo mówiła pani trener naszej reprezentacji Nina Batalon o tych emocjach, ale emocje w takiej chwili, kiedy wychodzisz na PGE Narodowe, kiedy zdajesz sobie sprawę, że w takim samym miejscu, kilka metrów dalej, za kilka godzin będzie Robert Lewandowski, będzie seniorska reprezentacja, to myślę, że serducha chłopcom biją bardzo, bardzo mocno. Tak, zdecydowanie szybciej i zdecydowanie mocniej. Natomiast muszę ci powiedzieć, że tak jak ja pamiętam swój pobyt na tym stadionie 8 lat temu jako szkoleniowiec, jako trener, to będąc już tam na dole i grając, kompletnie już się nie myśli właściwie o tym, co się dzieje dookoła. Jest najważniejsze, jest tylko tu i teraz. To, co się dzieje na boisku i to, co robią podopieczni każdego trenera. Więc tu, do tego momentu jeszcze żyjemy tym, co jest dookoła. Pierwszy gwizdek i te emocje skupiają się tylko i wyłącznie na zielonej murawie. Trenerami drużyny SP18 Mamy Talenty Olsztyn są Adam Podgórski i Łukasz Golik. Już za moment zaczynamy, drodzy Państwo, ten mecz finałowy w kategorii U10 chłopców. No i popatrzmy. Ponad 60 osób tutaj, DJ Ucho pracujący podczas tego finału nam oznajmił, ponad 60 osób z Olsztyna pojawiło się na trybunach. To tak, bo my tu patrzymy na chłopców, na trenerów, ale są rodzice, są opiekunowie, dziadkowie, przyjaciele i co oni biedni na trybunach teraz muszą przeżywać? Widzą Państwo, no przeżywają oczywiście emocje dobre, czasami te trudniejsze, jeżeli drużyna nie zwycięży w finale, ale myślę, że piękny moment też, piękna chwila, bo to jest taki moment, z którego trzeba czerpać energię też na przyszłość. O, widać, że emocje puszczają. Tak, tak, tak. To nie jest łatwa chwila. Tutaj trzeba wykazać olbrzymią wyrozumiałość w stosunku do tych ludzi,
młodych jeszcze bardzo, którzy mają prawo przeżywać tutaj potężne też napięcie związane z tym meczem finałowym, bo każdy chce wygrać, po prostu po to się gra, choć my też musimy w Polsce, jeśli chodzi o szkolenie, coraz bardziej jednak zacząć otwarcie mówić i zwracać uwagę, i mam nadzieję, że PZPN będzie w tę stronę szedł, aby wynik nie był najważniejszy, na pewno nie w tej kategorii, aby chodziło właśnie o budowanie dobrych nawyków, o budowanie umiejętności, natomiast nie poświęcajmy, bo wiele lat tak było, nie poświęcajmy wszystkiego w kategoriach młodzieżowych, juniorskich, jeszcze dziecięcych oczywiście, nie mówię o tym turnieju, ale mówię w ogóle o myśleniu o szkoleniu dla wyniku, bo tego się tak nie robi. O wynik to chodzi może trochę w U21, ale tak naprawdę o wynik chodzi dopiero w piłce seniorskiej. Tak, ale tu wspomniałeś o tym i tuż w niektórych ośrodkach, myślę, że w większości w Polsce, w tych ośrodkach wojewódzkich właśnie tego typu model już się wprowadza, że tych tabel w najmniejszych kategoriach wiekowych już się z tego wychodzi, że praktycznie liczy się tylko i wyłącznie bezpośrednie spotkanie, nie ma żadnych tabel, nie ma punktacji, więc to zdecydowanie jest zdrowszy układ i też dla zawodników, ale też dla samych szkoleniowców i, co trzeba podkreślić, rodziców. Podkreślmy raz jeszcze, drużyna z Olsztyna na pomarańczowo, ekipa z Łodzi, drużyny szkoły Marcina Gortata w strojach czerwonych. Dosyć podobne są te barwy, ale myślę, że dadzą sobie Państwo spokojnie radę. No, gdyby to była telewizja lat 80. czarno-biała, to rzeczywiście byłoby trudno, ale myślę, że w czasach... realizujemy tę transmisję tym samym wozem, który będzie pracował podczas meczu seniorskiej reprezentacji, to tak trudno nie będzie. Zobaczmy i mamy już pierwszą bramkę i wychodzi na prowadzenie ekipa z Olsztyna. Świetne zagranie Bisikiewicza z stałego fragmentu gry. Lewą nogą fantastycznie tą piłkę wrzucił. Bramkarz troszeczkę miał z tym trudności. Tutaj bramka Oskara Lewkowicza, który znakomicie znalazł się w polu karnym. Piękna bramka. Tak, piękne trafienie. Błyskawicznie otwiera wynik drużyna SP18. Mamy talenty Olsztyn. No i oczywiście teraz ruszają do przodu. Tutaj pewnie trochę szybsze tempo w porównaniu do dziewczynek. Dziwić nas to oczywiście nie może, choć naturalnie z pewnością poziom emocji, poziom tej chęci jest dokładnie taki sam. Tak, ale tu już widzimy ustawienie 2-1-2 i jednego i drugiego zespołu. No tutaj już zdecydowanie wyższy poziom taktyczny się prezentują obydwa zespoły. Zobaczmy wyjście, a i teraz być może błąd, natomiast wybrnął z tej sytuacji trudnej Jakub Wojtczak. Atakuje drużyna MG13 i fantastyczny zryw, daje bardzo szybką bramkę wyrównującą trafienie Kacpra Żyłowskiego, a więc to będzie kolejny finał prawdopodobnie, w którym bramki będą nam padały niczym z rogu obfitości. Ale świetne wejście Kacpra między trzech obrońców z Olsztyna, nie bał się tej konfrontacji, że ma naprzeciwko siebie trzech zawodników, odważnie wszedł w pole karne, lewą nogą uderzył na dalszy słupek, piękny gol. Pierwszej minucie. To będzie piękny finał. Jestem tego.
pięknie przygotowany. Ten turniej naprawdę jest wrażenie na wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do nas i podziwiają. Bardzo mocno. Firma Trimark od 17 lat jako sponsor tytularny, od 6 lat do naszej rodziny piłkarskiej dołączył Electrolux, który jest brązowym sponsorem. No i oczywiście pamiętamy, cały czas jest z nami jako patronat honorowy prezydenta Rzeczpospolitej Polski, pana Andrzeja Dudy. Spoglądam, czy pan prezydent już jest z nami. Jeszcze pana prezydenta nie ma, ale na pewno się pojawi, zasiądzie na trybunach i będzie dopingował. Pan prezydent doskonale się bawi na imprezach sportowych, zna doskonale, również prawie się na skoczni narciarskiej, na stadionie, kiedy grają Polacy. Okazja, okazja i nie ma gola. Brawa teraz ta bramkarza Jakub Wojciech. To on obroni ten karny, który dał radość i dał moment euforii rodzicom na stadionie Hutnika Warszawa. Gdzie jest piłka? Teraz tutaj troszkę zamieszania. Spokojnie wycofują piłkę zawodnicy z Olsztyna. Strzał, ale niestety nad bramką. Przypomnijmy, że nagrodą w tegorocznej edycji jest oczywiście spotkanie z drużyną prowadzoną przez Czesława Michniewicza, z kapitanem Robertem Lewandowskim i oglądanie wspólnie spotkania Polska-Holandia 22 września. Już wiemy, że na pewno na spotkanie z Robertem i drużyną pojedzie drużyna KKS-u Katowice. Oj, jaki to jest gol! To są stadiony świata! To jest premier narodowy! Fantastycznie przyjedzie i prosi! Halo, halo! Gdzie są moi kibice z Olsztyna? Jest gol numer 6, Oskar Lewkowicz. Oskar Lewkowicz nieprawdopodobnie teraz przymierzył bramkarz. Bez szans, czekamy na odpowiedź szkoły Marcina Gordata. Chłopcy z Olsztyna ciężko trenują przez cały tydzień, łącznie 11 godzin zajęć sportowych, ale oni też wspólnie chodzą na judo, trenują judo 2 godziny w tygodniu. Taki dodatkowy element dla talentów z Warmii i Mazur. Prezes warmińsko-mazurskiego związku piłki nożnej, pan Marek Łukiewski, spogląda to wszystko i wierzy, że to właśnie jego drużyna tutaj wyjedzie z tym jakże cennym pucharem. Szansa znów przed ekipą MG13. Popatrzmy, mocny strzał, ale ponad poprzeczką. No i 2-1 dla drużyny z Olsztyna. 8 minuta meczu finałowego. MG13, czyli szkoła Marcina Gortata 1, szkoła Mamy Talenty Olsztyn, 2 bramki. Zobaczmy zagranie przechwycone teraz przez ekipę olsztyńską. Dobry jednak powrót w defensywie zespołu łódzkiego. I właśnie to jest to, na to chcę zwrócić uwagę, że bramkarze nie wybijają piłki na oślep. Cały czas próbują tę piłkę rozgrywać. Tutaj pokazuje, że jeden i drugi zespół chce grać piłkę. I widać, że ta praca, ta nauka, jeśli chodzi o sposób rozegrania piłki, idzie w bardzo dobrym kierunku. Tutaj nie ma wybijania. Tu jest spokój i rozwaga przy rozegraniu piłki. Od bramki dalekie zagranie, ale to jest w zasadzie prezent dla Szymona Mokijewskiego. Drużyna z Olsztyna to jest ekipa z jednej klasy. Zrzeszeni są w klubie Żuri Olsztyn. 11 godzin zajęć sportowych w tygodniu, 2 godziny judo. No to jest ważny element. To jest ważny element tego, aby też budować tę kulturę sportu i wszechstronność poprzez różne dyscypliny. A trener Podgórski to jest czołowy strzelec czwartej ligi. Gra w Huraganie Morąg. Natomiast trener drugi zespołu łódzkiego, Stanisław Lasota, jeszcze w ubiegłym sezonie grał w rezerwach Łódzkiego Klubu Sportowego. Zobaczmy, dośrodkowanie Pawła Biśkiewicza.
pierwsze z narożnika dało okazję bramkową wykorzystaną przez drużynę z Olsztyna. Paweł jest powtarzalny. Paweł już ma trzeci stały fragment gry, trzeci rzut rożny i praktycznie to wykonanie jego stałego fragmentu jest identyczne. Widać ta lewa noga, ta lewa nóżka jest fajnie ułożona i robi to z premedytacją. Widać, że czuje się dobrze dzisiaj na tym boisku, więc stara się tę piłkę właśnie w ten sposób zagrywać. Natomiast jeżeli chodzi o wszechstronność, to w drużynie z Łodzi warto zwrócić uwagę, że oni mają 7 jednostek treningowych w tygodniu, 4 treningi, 3 lekcje WF-u. Zobaczmy, szansa, będzie znów okazja i jest, nie ma bramki. Ten, który zdobył trafienie wyrównujące, a więc Kacper Żyłowski. Ale świetnie dostał piłkę między taką piłkę diagonalną, jakby powiedział pan Andrzej, trener Andrzej Strelał za linię obrony. Świetnie znalazł się w sytuacji jeden na jednego z bramkarzem, ale nie wykorzystał. Dobrze to jest zachowanie Szymona Mokijewskiego, który wyszedł, skrócił kąt i nie pozwolił strzelić celnie piłkarzowi MG. Zobaczmy, mocny strzał, ciekawy. O ile dobrze zanotowałem, to obie bramki w tym meczu finałowym należą do Oskara Lewkowicza w drużynie z Olsztyna. Natomiast jeśli chodzi o ekipę łódzką, oni uczęszczają także na basen, na judo, także jak zagrają ten mecz finałowy, to dogrywka może być na macie. Maciej, grajcie. Oczywiście, ale trzeba tu już powiedzieć, że to tempo gry jest zdecydowanie szybsze i zdecydowanie dokładniejsze granie jest nieco, widzieliśmy u dziewczynek, ale to nie ma co się dziwić. Sam wspomniałeś o tym, że oprócz tej wszechstronności to jest 7 jednostek treningowych. No to już jest sporo jak na ten wiek, ale widać, że to się przekłada też na dyspozycję fizyczną na tym meczu. Tak, jeżeli chodzi o ekipę olsztyńską, nazwa Mamy Talenty to nazwa programu realizowanego w szkole podstawowej numer 18. Jego koordynatorem jest od 10 lat Piotr Żurawiel, a więc założyciel i trener Żuri Olsztyn. W 2019 roku to postać sportu młodzieżowego na Warmii i Mazurach, postaci roku. A tu mamy bramki, tę na 1-0 już w 35 sekundzie, bardzo ładne ustawienie i bramka zdobyta przez Oskara Lewkowicza. Minutę później mieliśmy trafienie wyrównujące, przejęta piłka i szarża Kacpra Żyłowskiego. Widzimy doskonale, przygotował sobie pozycję strzałową, prowadzenie piłki prawą nogą, zakończenie lewą, na to warto zwrócić uwagę. Tak, prowadzenie prawą, lewą nogą, to pokazuje, że ta technika użytkowa jest na dobrym poziomie. A teraz, czy uda nam się potwierdzić, dostrzec, który z chłopców dokładnie kopnął piłkę do siatki, bo istnieje domniemanie, że to także Oskar Lewkowicz, ale pewności pełnej nie mamy z uwagi na to, że nie zauważyliśmy numeru. Natomiast widać, że na trybunach PGE Narodowego trwa karnawał, trwa fiesta. Tak, DJ Ucho potrafi rozbawić publiczność. Widzę, że te same zabawy. Widzą państwo jego pozycję startową. Tak, i teraz mamy roller coaster z rodzicami. To jest ta sama świetna zabawa, którą jeszcze ja pamiętam właśnie jako trener, gdy prowadzą swój zespół na tym boisku. Tak, no Ucho jest nierozerwalnie związany z tym turniejem. To jest najlepszy 17 lat pracuje w roli tego, który animuje tutaj publiczność. Mamy także, nie wiem, czy to Kubuś, nie znam się tak bardzo na maskotkach. Kubuś, tak, ale... Ale patrząc na to, że nie trzeba być w parku rozrywki, żeby pojeździć sobie na rollercoasterze, bo DJ Ucho potrafi wiele. Czekamy na rozpoczęcie drugiej części tego spotkania finałowego. Także przed nami drugie 10 minut, które rozstrzygnie losy spotkania w kategorii U10. Zapraszamy. Patrzmy, oczywiście będą chcieli od początku mocno rozpocząć zawodnicy z Olsztyna, dokładnie tak jak stało się to na starcie tej połowy. No, muszą wrócić do gry przedstawiciele tutaj MG13 po to, żeby strzelić bramkę na wyrównującą i żeby tutaj starać się to spotkanie wygrać. Dużo mądrości jest i u jednych, i u drugich, ale ta lepsza technika użytkowa, jeśli chodzi o to finalizację tych sytuacji, ale fenomenalne zagranie tutaj młodego piłkarza z Mamy Talent Olsztyn, sobie przełożył piłkę nad przeciwnikiem. No, tu już widać już duże kunszt, proszę, duża technika. Proszę popatrzeć, no coś tak pięknego, coś pięknego. Doskonałe zachowanie. No i zespół MG13, mocny strzał. Sporo trudności dla Szymona Mokijewskiego, ale poradził sobie bramkarz olsztyński. Popatrzmy.
pewno także łodzianie bardzo, bardzo chcą zwycięstwa w tym meczu finałowym, ale organizacyjnie, no, trzeba powiedzieć, ekipa olsztyńska w wielu momentach budowania akcji radzi sobie doskonale. Tak, i to widać właśnie tę mądrość, to ustawienie w trójkącie, grze jeden na jednego, to zupełnie pokazują te wysokie umiejętności techniczno-taktyczne przy rozegraniu piłki. Nie ma obawy, nie ma tutaj strachu, że przed stratą piłki. Tu jest tylko i wyłącznie ta chęć rozegrania piłki, ta chęć posiadania futbolówki po to, żeby stwarzać sytuacje bramkowe. A i zobaczmy, pusta bramka, spróbuje z dystansu. Spróbował Borys Łesiów, dobrze Jakub Wojtczak, bo był taki moment, gdyby natychmiast Borys zdecydował się na kopnięcie piłki, to była duża szansa, że skończyłoby się trafieniem na 3-1. Ale teraz ponownie szansa przed ekipą z Olsztyna. Dobre wyjaśnienie sytuacji defensywne. A przed nami jeszcze tylko 8 minut tego spotkania finałowego. Te 8 to nie jest wcale tak dużo. Nie jest dużo, ale przyjęli inicjatywę teraz piłkarze z Olsztyna. Starają się, wiedzą, że najlepszą obroną jest atak. Mają dobry wynik, dlatego na jak najlepiej teraz jest właśnie zaatakować wysoko swojego przeciwnika i udokumentować to zdobycie trzeciego gola. Zakotłowało się trochę w polu karnym. Ma ekipa z Łodzi w swoich szeregach Maksymiliana Lindnera, numer 4, to najlepszy zawodnik finałów wojewódzkich, który także trenuje boks. Zacznie drużyna z Olsztyna. Oni mają z kolei Aleksandra Skibę, numer 2, który jest królem strzelców finału wojewódzkiego. Jest z rocznika 2013, czyli rok młodszy, ale to nie oni są głównymi postaciami tego meczu finałowego. Tak, ale wspomniałem o tej mądrości w ustawieniu. Tutaj trenerzy też bardzo mocno reagują na to, żeby się młodzi zawodnicy nie zapędzali, żeby cały czas byli pod grą, żeby obserwowali też, co robi przeciwnik w momencie, kiedy to oni są w fazie atakowania. I tu bardzo mądre ustawienie Olsztynian, które zostawili swoich dwóch zawodników z tyłu w obronie. Popatrzmy. Ale świetne zachowanie Jakuba Wojciechaka w bramce. Znakomita interwencja. I Olsztyniacy z kolejną akcją ofensywną. Oczywiście najlepsza z możliwych strategii na rozgrywanie meczu finałowego. Nawet jeżeli prowadzisz, miej piłkę blisko pola karnego przeciwnika. Zobaczmy, bardzo dobra interwencja. Ale znakomite uderzenie na dalszy słupek. Na dalszy słupek Pawła Wisikiewicza, który widać, że ta lewa nóżka jest świetnie ułożona. Już to pokazywał przy rzucie rożnym. Teraz mamy przy stałym fragmencie przy rzucie wolnym. Znakomite uderzenie na dalszy słupek. Do centymetry zabrakło, że ta piłka wylądowała w bramce. 6 minut do końca finału. Bartosz Przyłęcki. Zobaczmy. Dobra akcja, zaangażowany w nią Bartosz Przyłęcki. Tymczasem zespół Gortata przekracza linię środkową. Dobry pomysł z tym podaniem prostopadłym, ale też widzimy, że w jego linii ustawieni zawodnicy z Olsztyna. Ale tu po raz kolejny się powtórzyło. Oj, próba z dystansu! Przygotowany był na to Kuba Wojtczak. To wyprowadzenie piłki Jakuba Piotrowskiego z obrony. On się nie bał wejść pojedynek jeden na jednego, pomimo że był w obronie. Pokazał właśnie tą odpowiedzialność w pewnym sensie, ale też i mądrość, żeby tutaj nie ma co się bać. Tu trzeba próbować rozgrywać piłkę i wrócić jeszcze do tego spotkania. Budują akcję. Brawo, znakomicie. Tak jest, odważnie. Patrzymy tutaj na uderzenie Jakuba Jakubowskiego, który pięknie minął swojego przeciwnika i uderzył na dalszy słupek z dalszej odległości. Znakomicie, fajnie ten mecz się ogląda. Tu jest dużo się dzieje i po jednej, i po drugiej stronie. Nieźle to układają zawodnicy z Olsztyna. 16 minuta, a przez układanie mam na myśli właśnie to, że starają się cały czas mieć inicjatywę w ofensywie. Oni nie trzymają się kurczowo własnego pola karnego. No i po prawej stronie mocno powalczył Jakub Jakubowski. Natomiast piłka przekazana do przodu, ale bez większego sukcesu. Trudno przychodzi zdobywanie metrów zawodnikom z Łodzi. Ale jeden dobry strzał i to się wszystko może odmienić. Teraz właśnie piłka przekazana, świetny dribbling, jest szansa, zablokowana, ale jeszcze jest okazja, no i teraz 2-2, wyrównanie, szalona radość rodziców
Alan Pomarkiewicz. Z Łodzi, tak. Świetne wejście w pole karne. Uderzył, próbował raz, próbował drugi raz tutaj, dobra. Starał się Paweł Bisiekiewicz zablokować to uderzenie, ale... Dwóch zawodników pokonał przed tym strzałem Alan. Znakomite zachowanie. Ale też proszę zwrócić uwagę, pomimo, że tu mamy mecz, się dzieje na całym boisku, tutaj mamy tą zieloną przestrzeń, ale wszyscy zawodnicy biegają, wszyscy się ruszają. To pokazuje, że każdy z nich jest zaangażowany. 2-2. Drużyna Marcina Gortata. Na 3 minuty i 23 sekundy przed końcowym gwizdkiem miała inicjatywę, ale piłkę straciła. Oczywiście w takiej chwili też w głowach chłopców kotłuje się sporo myśli. Dążą do tego, aby zdobyć bramkę, która przesądzi o wyniku. Tak, tutaj myślę, że tutaj nawet nie ma co mówić o jakimś punktatorstwie. Tu jest tylko i wyłącznie jedna myśl. Chce strzelić bramkę, chce wygrać to spotkanie, chce zdobyć złoty medal. I to im przyświęca. Tutaj przede wszystkim patrzą wszyscy do przodu. Tak, ciekawa akcja. No, wydawało się, że będzie pojedynek wygrany. Jeszcze próbuje Aleksander Maciuk. Tymczasem ekipa z Łodzi wychodzą z atakiem. Mocne to zagranie, takie wyganiające pod linię boczną. Ale poradził sobie Juliusz Złotwiński. Zagranie w pole karne. No i teraz taki moment widzimy wyraźnie lepszy ekipy Marcina Gortata. Strzał z dystansu i dobra interwencja Szymona Makijewskiego. Ale mamy dwóch obrońców, i Kubę Piotrowskiego, i Kubę Jakubowskiego. Obydwaj nie boją się wejść pojedynek jeden na jednego. Obydwaj świetnie sobie radzą z tą prowadzeniem piłki i czy potem zagraniem, tak jak w pierwszej fazie widzieliśmy Kubę Piotrowskiego, który świetnie zagrał tutaj na wolną przestrzeń po prawej stronie, ale też i po drugiej stronie mieliśmy Kubę Jakubowskiego, który znakomicie wszedł w pole karne i oddał strzał w dalszej odległości. Zobaczmy, okazja i gol! Fantastyczna bramka w meczu finałowym. Oskar Lewkowicz, no, to jest niesłychane, bije dłońmi o ziemię. Zrozpaczony jest Kuba Wojczak, zrozpaczony. Ale bramka przepiękna, bramka cudowna. No, gwiazdą absolutną tego finału jest Oskar Lewkowicz. Kolejne piękne trafienie. I to przybliża drużynę z Olsztyna do sukcesu, ale jeszcze jest przecież 1,5 minuty. Jeszcze ruszą do przodu chłopcy z Łodzi. Ale muszę, Maćku, powiedzieć, że patrząc na to, w jaki sposób te bramki padają, jak ci młodzi zawodnicy strzelają, o, ja nie jestem daleki chyba od stwierdzenia, że to są 10-latkowie. Te bramki są tak dorosłe, tak przemyślane, że śmiem twierdzić, że to już przerasta pewnie ich spokojnie, ten ich kategorię wiekową. No to jest finał, to jest moment, w którym dajesz z siebie coś ekstra, tak najwyraźniej. Jest. I to podkreślamy, że mówimy o wszystkich 5 bramkach. No, myślę, że nie ma problemu z usprawiedliwieniem w szkole. No, nieobecności? Tak, jednych i drugich. Bo grają tutaj w wielkim meczu finałowym. Zresztą wiemy, te finały rozpoczęły się w niedzielę, także to i poniedziałek, i wtorek. A rozmawiając o zwolnieniu z dyrekcją szkoły, trzeba było powiedzieć, no wrócimy albo we wtorek, albo w środę, zależnie od tego, kiedy zakończymy. Większość zespołów z tych 64 przecież zakończyła wczoraj na etapie finałów wojewódzkich, natomiast teraz w tym turnieju finałowym w Warszawie, gdzie pojawili się najlepsi na stadionie Hutnika, a teraz na Narodowym. No to już najlepsze drużyny w Polsce w tej kategorii. Obronione tytuł przez UKKS Katowice w kategorii 10 dziewczynek. Zobaczymy, jak będzie w kategorii chłopców, bo w zasadzie sekundy nas dzielą od sukcesu szkoły podstawowej nr 18 programu Mamy Talenty Olsztyn. Bo to już za moment sędziowie spojrzeli na zegarek. I proszę Państwa, tak, to ekipa z Olsztyna triumfuje w kategorii do lat 10. Fruwają koszulki, szalona radość. SP18, drużyna, która na co dzień zrzeszona jest w klubie Żuri Olsztyn, triumfuje w wielkim finale, a rozpacz, prawdziwa rozpacz jest teraz udziałem Kuby Wojczaka. Bardzo cierpi bramkarz drużyny Marcina Gortata. A to wszystko z powodu tej ostatniej przepięknej, ale z jego punktu widzenia no po prostu fatalnie puszczonej bramki. Natomiast tam nie było absolutnie winy Kuby. On chciał grać do przodu razem z drużyną i powinien to wiedzieć. Tak, on chciał być jako tym środkowym obrońcą i stworzyć przewagę, ale tutaj Państwo tego nie widzieli. Oko kamery na początku nie pokazało, ale jaka była radość szkoleniowców drużyny Mamy Talent Olsztyn, kiedy wyskoczyli jeszcze bardziej. Adam Podgórski, Łukasz Golik, tak.
ta radość była fenomenalna, tak jak i dzieci, tak jak i trenerzy wyskoczyli z ogromu do góry, prawie że tutaj patrząc na te telebimy, praktycznie prawie że zahaczyli głową o te monitory, ale tutaj pokazuje właśnie, jak ogromna radość jest wszystkich skupionych w tym zespole. No i wiemy oczywiście łzy radości, łzy także smutku. No prawie pod ten zamknięty dach na Narodowym podskoczyli, a teraz widzimy fragmenty najładniejsze tego meczu finałowego. Piękna była ta bramka. Alan Pomarkiewicz, tak, znakomicie się znalazł, minął na zamach, pięknie. Wygrany pojedynek z dwoma rywalami i potężna bomba do olsztyńskiej siatki. Natomiast w całym meczu 3-2 zwycięża ekipa SP18, mamy talenty Olsztyn. To jest ta złota bramka na 3-2. No wielką tutaj pracę wykonał Oskar Lewkowicz w tym meczu finałowym i z pewnością zasłużył na największą porcję lodu w drodze powrotnej do Olsztyna. Bez wątpienia, ale patrząc, tak jak wspomniałem, ta bramka to świadczy o tym, że zdecydowanie w tych głowach, małych głowach, już zdecydowanie więcej i wyżej, jeśli chodzi o kwestie techniczno-taktyczne, znajduje się niż u ich rówieśników, którzy w tym turnieju nie biorą udziału. Drodzy Państwo, finał ten chłopców do lat 10 na korzyść drużyny SP18. Mamy talenty. Olsztyn teraz, o ile dobrze widzę, to na chwilkę przenosimy się do naszego studia. Sebastian Mila jeszcze się ogląda, Jarosław Bieniuk też. Trudno oderwać oczy od boiska. 3-2 wygrały Mamy Talenty Olsztyn z szkołą Marcina Gortata z Łodzi. Spotkanie na wysokim poziomie i tutaj na emocje nie mogliśmy narzekać. Trzeba przyznać, że było na co popatrzeć. Było na co popatrzeć, były ładne bramki, ale wiesz co, na sam koniec, dlatego tak się obracam za siebie, bo jak widziałem piłkarzy tutaj z Łodzi, którzy byli załamani, płakali normalnie z tego powodu. Szkoda mi tych po prostu jest dzieci. Jedni się cieszą i płaczą z radości, drudzy płaczą właśnie dlatego ze smutku, że przegrali to jest. Ale wracając do samego spotkania, to rzeczywiście tutaj sobie wziąłem z drużyny akurat zwycięskiej Bisikiewicza Pawła, który rzeczywiście taką lewą nogę fajnie ułożoną, dobre dośrodkowania i stałe fragmenty gry super bił, więc gratulacje dla niego, gratulacje dla Olsztyna za...